Adrian Push Barbie Salva! No i mamy trenela strolowanego, ale mamy boksera, pięściarza, który jutro stoczy walkę z byłą mistrzynią świata w WBC, tylko oczywiście w kategorii kobiet, a tutaj mamy mężczyznę Adrian Salva Push Barber, jutro stanie przed największym wyzwaniem w swojej karierze freakfightowej. No jest to ciężkie wyzwanie wizerunkowe przede wszystkim. Ale już Adrian pokazał w swojej pierwszej walce z sobotą, że coś nie coś boksu potrafi, więc przy tej wadze może być czasami ciężko przyjąć cios. Tak, bo na koncie Adriana mamy właśnie jedną stoczoną walkę. No dobra, jego przeciwnikiem będzie Ewa Piutkowska! A przed nami nasza mistrzyni świata organizacji WBC Ewa Piutkowska. Spójrzmy i delektujmy się, bo tu chyba nie trzeba nic dodawać, jak się Ewa rusza. Tak, co istotne, Ewa nie miała wczoraj okazji zbyt wiele powiedzieć na konferencji, ale umówmy się. W przypadku sportowca takiej rangi słowa nie są potrzebne. U Ewy przemawiają ciosy i umiejętności. Nie trzeba nic więcej gadać. Dziękujemy, Ewa. Adrian Push Barber Salva! Czas zaprosić jego przeciwniczkę. I oto ona, Ewa Piątkowska! Pozycja bokserska. Dziękujemy bardzo. Ewa, przyszłaś tutaj tanecznym krokiem. Czy jesteś przygotowana na te ciosy 145-kilowego Adriana? Jestem przygotowana, ale plan jest taki, żeby one nie dochodziły. Mamy taką nadzieję, że nie będą dochodzić. Oczywiście ty masz taką nadzieję, bo Adrian będzie chciał. Powiedz mi, czy będziesz chciała z nim pójść na wymianę, czy jednak go obskoczysz? Powiem ci tak, to kusi, bo zawsze mnie kuszą wymiany, ale zorientuję się w trakcie walki, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Czekamy z niecierpliwością. Adrian, jaką masz receptę na tą szybkość, powabność naszej Ewy, żeby jutro ją znokautować? Być jeszcze szybszym. Słuchajcie, nawet nie wiecie, jak jestem dzisiaj zadowolony. Jeśli nie daj Boże po trzech, będzie coś nie tak, będę ją ratował, będę ją wciągał, wyciągał, obciążał, naciągał, bomba, bomba, oddechu nie dam złapać. Jak będzie trzeba, to sobie wszystko inną kartę, jak nie, to będę spokojnie boksował. A tam pamiętam, przy zestawieniu walki mówiłeś, że będzie jakieś przytulanie, podduszanie, chyba takiego czegoś nie będzie jutro. No bo ja trenowałem MMA, myślałem, że tutaj będzie parter, obalimy, trochę się poprzytulamy, no a to okazało się, że boks, no i nie mam wyboru. No chciałeś parter z Ewą, nie dziwię się, ale jutro będzie tylko stójka. A poza tym Casio jak zwykle się nie postarał i zjebał mi stroje i dał mi o kilka rozmiarów za małe. Rękawice miały być sznurowane, są jak zwykle na rzepy. Także Casio w końcu weź się za federację, bo jedyne co umiesz to, nie wiem, grać w Simsy. Casio, przestań grać w Simsy. To jest apel od Push Barbera. Dziękuję bardzo.